Siema, z tej strony Bartek, a to kolejny odcinek oczywiście z gry Blockade 3D i tak, wiem, jest update halloweenowy, nie musicie mi pisać cały czas, że jest update, zdaję sobie z tego sprawę. I właśnie w dzisiejszym odcinku tak poniekąd sobie ten update omówimy, aczkolwiek no nie, niektóre po prostu funkcje zostały już włączone właśnie te hallo halloweenowe. Niestety takie jak mm, pogoda na przykład na mapka, że jest tak czarno oraz duszki, więc niestety będę musiał wam tylko i wyłącznie o tym poopowiadać. A po prostu wam pokażę to, co jeszcze zostało w grze na Halloween. I zagramy sobie jeden meczyk właśnie na jakimś tam trybiku, tak? Więc OK. Na sam start może wam pokażę nowe bronie, które właśnie zostały do dodane do tej gry, mianowicie zostały dodane takie oto trzy nowe bronie. Mianowicie, to jakiś karabinek FMG9. Jego statystyki no nie są zbyt zadowalające, bo damage ma bardzo niski, jak na. jak na broń szóstego poziomu. I chyba nawet AK ma lepszą mm, damage, tylko za chwilkę wam może pokażę. Tylko gdzie to AK jest? AK-47, gdzie ty jest? O, jesteś. No dokładnie. AK ma troszeczkę może większy ten damage. Aczkolwiek no bardzo porównywalne, właśnie, bronie, jeżeli chodzi o. FMG i AK. Oczywiście broń za 99 eurocentów, więc to nie jest jakiś majątek. No aczkolwiek, no, są od niego na pewno lepsze bronie. Kolejną bronią jest to karabinek, kolejny czyli Saiga. No tutaj już można powiedzieć, że ma dość fajne obrażenia. Można trzy kreski, więc naprawdę szósty poziom Saiga. Myślę, że jest dość fajną bronią, aczkolwiek no nie wiem, bo aktualnie żadnej właśnie tej broni nie mam. Jakieś tam może kupi jak będzie yy, jakieś promocje czy coś. I ostatnią bronią jest to flametrover, czyli po prostu miotacz ognia, tak? Damage może mam malutki, aczkolwiek no pozostałe statystyki myślę, że są dość fajne. Aczkolwiek jest to również broń na yy, bliskie dystanse, tak? Po prostu jest to jak shotgun. Z bliska może zadać fajne obrażenia, ale myślę, że raczej z daleka nie ma po prostu szans na jakieś tam fajne obrażenia, tak? I tyle, jeżeli chyba chodzi o nowe bronie do Blockade'a, bo to już nic więcej chyba nie ma. Kolejną rzeczą właśnie, które twórcy lub twórca dodał, bo nie wiem w sumie ile jest tam właśnie użytkowników Blockade'a, to są skiny. Oczywiście jakieś tam skiny Halloween'owe są nowe, tutaj na przykład Joker... Yy postać z filmu Piła tutaj jest strach na wróble tutaj jakiś szkielet Freddy to chyba jakiegoś horroru aczkolwiek nie kojarzę tę postać Jackson to oczywiście z piątku 13, tej postaci również nie kojarzę to jest jakiś chyba duszek czy coś, Jack to samo nie kojarzę zbytnio, Slender to oczywiście już było Dracula, Mumia Alicja i... To jest chyba Wilkołak, tak? Aczkolwiek. Chyba to jest Wilkołak, okej. Okay. Oczywiście, no. No tak powiem, jokera dostajemy ogólnie w paczce, tam, bo ci którzy się zalogowali po prostu do gry dostają taki malusienki prezent od twórcy lub twórców i właśnie był to taki skin Jokera, tak? Więc jeżeli po prostu jeszcze nie graliście w Halloween, to polecam wam właśnie wejść w inwentory. Oders i tej właśnie macie, tej paczuszkę, którą możecie dostać takiego właśnie skinka, jakiego ja mam, czyli Jokera, tak? Okej. Okay. Wracamy jeszcze do skinków i to chyba... A, jeszcze dostał taki, że tak powiem, naukowiec, tak? Jakiś yy, fizyk, chemik, jak zwał, tak zwał. I to chyba, jeżeli chodzi o to, to wszystko. Jeszcze w sumie teraz tak zastanawiałem się, czy coś jeszcze zostało dane do tej gry. Aczkolwiek chyba to już jeżeli chodzi o to to wszystko, więc okej okay. Oczywiście już na start taki start, można powiedzieć, że start planę wam, także przypomnę, że jeżeli nie Wam się spodobał to tradycyjnie zostawcie łapkę w górę, komentarze pod filmem, jaki, czy ten w ogóle tryb Wam się podoba jakie tam bronie polecacie, bo może tak jak powiedziałem, że jeżeli będzie jakiś yy, promocja, to może jakąś broń sobie kupię, jaką tam polecacie możecie da dawać w komentarzach pod filmem. Oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to słupka by być na bieżąco z materiałami. A ja myślę, że po prostu teraz sobie już zaczniemy jakąś rozgrywkę. Oczywiście w tle nam gra jakaś tam muzyka halloweenowa, oprawa graficzna w menu różnie się zmieniła. Może tam taki na samym środku jest taka ładna dynia z taką piękną buźką, że tak powiem. No i dobra. Wybierzmy sobie może battle, ee, a chodźmy może sobie na slime. Nie pamiętam, co to kompletnie za mapka, ale za chwilę zobaczymy. Dobra, może być, pójdziemy sobie do czerwonych, bo jest ich najmniej. I zagramy sobie myślę... kraj takim, czemu by nie. Dobra. Oczywiście już czat wyłączam, żeby nam nie przeszkadzał i zaczynamy. Okej okay. yy, Ogólnie jeszcze do map został dodane coś takiego jeszcze jak yy, tak jak już powiedziałem wcześniej duszki. Yy, dokładnie, duszki zostały dodane które po prostu jak nasz nie inaczej. Yy, może o samo, od samego początku powiem, bo troszeczkę się rozpędziłem, mianowicie tak. Zostały dodane coś takiego jak czarne niebo, czyli to po prostu tak jakby był noc, prawda? I to było dość fajne, aczkolwiek troszeczkę utrudniające robotę z tego względu, że po prostu, no. No ja tak powiem, jeżeli po prostu... E, muszę go za... Kurczę, nie zabiłem go. Że po prostu było bardziej widoczne wszystko, tak, o to mi właśnie dokładnie chodziło, więc niestety troszeczkę, że tak powiem utrudniało nam zabawę, ale no dla niektórych może utrudniało, niektórym właśnie może sprawiały sprawia jakąś radość, czy coś takiego, prawda. Oczywiście, jak zauważyliście, jeszcze granaty są takie jakby dyniowe, aczkolwiek za chwilę wam je pokażę dokładnie, tylko muszę zginąć, to rzucę innego granata i właśnie wam pokażę takiego granacika. No i co? Co do tych duchów, bo już zacząłem temat, a jeszcze nie, nie dokończyłem, więc tak, były sobie co godzinę duszki, prawda, które po prostu latały sobie po mapce i zadawały właśnie graczom obrażenia. Dobra, w typie, dokładnie. Zadawały po prostu ludziom obrażenia, tak, do 25 HP zabierały i po czym odlatywały, no. Jedynym sposobem, żeby, takich duszków się było poz... żeby się takich duszków pozbyć, było po prostu właśnie ten miotacz ognia, który właśnie dos... mogliśmy sobie kupić. Aczkolwiek nie było to konieczne, ponieważ mogliśmy właśnie te duszki również odstraszać takimi rzeczami, jak na przykład miotacze ognia, tam wyrzutnie rakiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc miotacz ognia była taką zabawką do zabawy, żeby po prostu, można powiedzieć, że odstraszać ludzi, a czy duszki... I może było również tam się pobawić to, ale aczkolwiek no taka zabawa to raczej nie dla mnie. Ja wolę się postrzelić po prostu tradycyjnymi broniami, tak? No, dokładnie. I te duszki, bo jeszcze wróćmy na tego tematu, pojawiały się właśnie co godziny. I co, I co 10 minut po prostu znikały, tak? 10 minut były na mapce, zadawały ludziom obrażenia, po tym po prostu sobie znikały. I tak co godzinę właśnie było... Taka zabawa z duszkami, tak? O właśnie widzieliście jaki granat jest? Taki dymny, ładny, świetny, z dyniową główką, dobra. Teraz, ała no zostaliśmy od tyłu niestety. No to chyba tyle, jeżeli właśnie chodzi o taki update halloweenowy. Tak pokrótce wam można powiedzieć, że go opisałem. No nie było tam jakichś dużej rewolucji, jak na przykład te misje, aczkolwiek, no będę się powtarzał, po prostu te misje były genialne, tak? Ale no niestety... Aktualnik jeszcze nie było. Może na święta coś dodadzą, może zobaczymy. Ale na razie po prostu takie... Takie zabawkowe rzeczy właśnie na Halloween, tak po prostu, żeby... żeby po prostu ludzie nie zapomnieli, że w blokadzie są, są czasem takie eventy, aczkolwiek te eventy są troszeczkę, no... takie 2 na 10 jak dla mnie, no ale... No cóż, nic zadowalającego nie ma, prawda? Okej, okay, dobra, chodźmy sobie tutaj, może pokampimy sobie na trochę na niebieskich. I zdobędziemy troszeczkę fragów. Dzień dobry. To tam, panie Jokerze? Dobra, zabity kolejny Joker. Ogólnie ten skin jest świetny, jak dla mnie, nie ten Joker. Aczkolwiek, no. Był jeszcze skin asasyna. Aczkolwiek chyba już go niestety wycofali z, ze sprzedaży. A szkoda, bo chciałem sobie go kupić. Był bardzo, że tak powiem, ciekawym skinem. Tam bodajże za 1 euro był, ale no. Jak już powiedziałem go wycofali niestety. Może jeszcze powróci, może nie, zobaczymy, tak? Aczkolwiek jeżeli powróci, no to na pewno będzie to mój jeden z takich priorytetowych zakupów, że tak powiem. Dobra. Pyk. Tutaj oczywiście pusia rozwalona. Dobra, super. Gdzie jest tu... jakie są tutaj w ogóle poziomy. Popatrzmy na poziomy 20, 20, 26, to jesteśmy my, 23, 20, 28. I to chyba wszystko. No to boję wam, że jakieś tam wyzwanie możemy mieć, jeżeli o to chodzi. Aczkolwiek, no ja mówię, ja chcę ja sobie dzisiaj chcę pogadać troszeczkę. Poprzeżywać z wami Halloween i tak dalej, nie? Ogólnie ten odcinek troszeczkę będzie krótszy. Ponieważ, no tak jak mu powiedziałem, to będzie taki mały opis właśnie tego eventu i to, i to wszystko, tak troszeczkę sobie jeszcze postrzelamy do ludzi I to raczej będzie tyle w tym odcineczku niestety, no ale no myślę, że Nawet taki krótki odcinek chyba was, że tak powiem Zadowoli, tak? No tak jak już powiedziałem Na razie do, do blokady jakoś tak nie Nie chce mi się po Małysienku wracać Po prostu no może już to mówiłem, aczkolwiek powtórzę się, że po prostu w tej grze nie ma co na razie do, do roboty, prawda? Bo no niestety, ale strzelanie się tylko i wyłącznie na tych samych mapkach to jest takie no. nużące po jakimś czasie, prawda? Niestety właśnie tak jest i będziemy się musieli do tego pomału przyzwyczajać raczej. Aczkolwiek, no jeżeli twórcy naprawdę dadzą nam coś fajnego, no to można również jakiś tam odcinek właśnie z tego ogarnąć, tak? Ale kiedy dadzą nie mam raczej zielonego pojęcia. Dobra No kurde, jak ja nie takich nubów, którzy kurde nawalają tej durnej RPG. -a. no bez kitu, ileż można? Jakim trzeba być nubem, żeby tylko z tego i wyłącznie zabijać, no naprawdę. Ja te typy są denerwujące pomału. O co, bo mam siódmy poziom nie potrafię normalnie zabić? No proszę was. Bardzo się styltował, jak zwykle. <laughs> no dobra, mniejsza z tym, dobra. Ech, zabity kolejny. ojeju ile tej żółt niebieskich wyszło? Ojeju, ojej, ojejku jejku. Dobra, chodź tu, niebieski, chodź tu. Gdzie uciekasz, kurde? Kas kaszanie jeden. Kaszalocie najgorszy. Dobra, zabity. No, czterech podrząd nie jest. Źle, pięć podrząd, dobra. Ogólnie co? Wbijem troszeczkę. A czy nie? Ogólnie, jeszcze dostawaliśmy z tego, co wiem, na Halloween y, nowe dynie na web. więc mo Można powiedzieć, że dodatkowy hełm, właśnie, dokładnie, tam chyba 50 kolejnych sztuk dostaliśmy. Dostaliśmy również y, z tego, co wiem. Y, Boże, kochanie, jak to się nazywało? Apteczki, tylko nie wiem, czy z tych właśnie paczuszek, z tych te apteczki dostawaliśmy, czy po prostu twórcy, tak z własnej dobrowolnej woli, po prostu dali nam właśnie takie rzeczy, tak. Ale z tego, co chyba mi się wydaje, to raczej z tych y, paczek, mi się, tak mi się właśnie wydaje, że dostaliśmy. Aczkolwiek, jaka jest prawda tego, nikt nie wie. Dokładnie, dobra, pięć pod rząd, dobrze idzie. Okej, okay, dobra, lecimy, proszę Państwa. O, ganat. Dobra, gin. Nie wiem, czemu mi się wydaje również, że te hełmy dniowe, jakoś, że tak powiem, są bardziej. Hmm. Takie trochę osobione. ponieważ czasem kiedyś po prostu było tak, że te dniowe hełmy naprawdę dużo dawały ludziom, aczkolwiek no teraz to po prostu sobie strzelam jakby człowiek miał zwykły hełm, prawda? Jakoś mi się wydaje, że chyba te hełmy zostały jakoś, jakimś tam sposobem osobione. ale w sumie dobrze, bo te hełmy były troszeczkę przesadzone jak dla mnie, ale no. Miejmy nadzieję, że coś twórcy właśnie z tym zrobi. Dobra, kolejna mapka, więc sobie pójdziemy do blue. Oczywiście, dalej, kraj, tak. I Polacy w teamie, No, widzę, że chyba zostałem rozpoznany, no niestety. Okej, okay, dobra, jeszcze troszeczkę sobie pogramy, ja już włączę właśnie, jeszcze raz. Czat, żeby nam nie przeszkadzał. Tak, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Aha, no to nieźle. Okej, okay. oczywiście, również się zdarzają tacy gracze, co, no niestety, ale nas zabudowują, więc. Pozdrawiam ci, którzy nam po prostu teraz w tym momencie zabudowali, prawda? Jesteście na odcinku ogólnie, to he. Hejka, co tam? Dobra, e, ogólnie możecie również znać w komentarzach pod filmem, jak byście sobie wyobrażali, wyobrażali kolejny event, jakby właśnie mógł wyglądać. Czy tam po prostu jakieś nowe bronie, czy jakieś tam, nie wiem, misje ko kooperacyjne? Mo możemy sobie po prostu, że tak powiem, troszeczkę pogdybać, co by było gdyby, i po prostu zobaczyć, ile. Co sądzicie właśnie o jakichś tam eventach oraz inny taki typu rzeczy i zobaczymy, czy macie jakąś fajną wyobraźnię właśnie dotyczącą blockade'a, tak? Więc zadawajcie ogólnie znać w komentarzach, jakie tam sobie, jak, mm, że tak powiem, jakieś eventy wyobrażacie, czy jakieś tam nowe bronie, misje i tak dalej, prawda? No może... Ja sobie może z chęcią... Ja sobie oczywiście z chęcią poczytam i może z na ten temat podyskutuję również, tak? Okej, okay, dobra. Jeszcze, gdzie my O kurczę. cześć zieloni! Eee. Jezu, ja nie potrafię strzelać! Proszę Państwa, Barty nie potrafi strzelać, wyszła prawda na jaw. Jezu, to jest resp ich! A dlatego kurty do nich strzelam, a ja... O, wygnoję. Dlatego do nich strzelam, a kurcze, a nie dostają niestety. No cóż, też tak się zdarza. Ogólnie nasze statystyki 2-1, więc... Szału nie ma, że tak powiem, prawda? Ale okej, okay. dobra, lecimy proszę Państwa. Ale tak myślę że sobie pogramy jeszcze z 5 minut, żeby po prostu było to całe 20 i zakończymy sobie ten odcinek, tak? Ogólnie co, no... Co do tego jeszcze update'u po, może powiem kilka słów właśnie o nim teraz czy mi się podobał, czy nie. No dla mnie update był taki, no spotko, tak jakaś tam nowość z tymi właśnie na przykład duchami. Mogliby właśnie twórcy coś takiego częściej dawać. Czy tam twórca, nie wiem właśnie czy jest twórca, czy twórcy. No giniesz czy...? Dobra, zginął. Okej okay. nowe broni jak nowe bronie tak? No, normalna rzecz, że raczej w blokadzie coś takiego będę dodawać dalej, niestety. Może stety, może niestety, bo to zależy, czy po prostu lubicie jakieś tam nowe broni i tak dalej. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, na razie te broni nie będę kupywał, tylko się właśnie skupię tylko i wyłącznie na tych broniach co mam. A może, jak będą jakieś na przykład. Promocje to tylko i wyłącznie wtedy jakieś coś tam się kupi, tak? Ale zobaczymy, jak to będzie. Bo na razie, chyba raczej, promocji, chyba tylko wyłącznie na gwiazdkę coś się może pojawić, i tylko i wyłącznie Ted, No i co, ajdź! Zostałem porobiony z pistolecika. No, też się tak zdarza, niestety, prawda? Okej, okay, dobra, lecimy dalej, proszę Państwa, po kolejne fragi. Mm, właśnie takie, jeszcze, jeszcze do Was jedno pytanie, bo. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy na przykład, jeżeli mm, jakiś tam użytkownicy, właśnie Blockade'a mają Mega megapaka, to czy oni te broń dostają z automatu, czy nie? No takie, takie w sumie pytanie mi teraz naszło. Dość może interesujące, aczkolwiek, no ja jestem ciekawy. Czy właśnie ci, którzy kupili wcześniej na przykład Mega megapaka, bo ci raczej, którzy kupili go na przykład na Halloween, bo coś takiego, to raczej rzecz normalna, że dostają takie bronie. Czy właśnie ci, którzy kupili wcześniej Mega a dostali właśnie te nowe bronie, czyli te trzy, które do właśnie doszły na Halloween? To w sumie też takie ciekawe jak dla mnie. Możecie dać, na... Możecie dać znać w komentarzach pod filmem ci, którzy po prostu ten Mega megapak posiadają. Ja się chętnie dowiem. Bo mnie to w sumie zaciekawiło teraz. Okej, okay. No coś zielony. A, kurczę, już namierzałem na czerwonego. Na zielonego to mnie zielony zabił. Kolej, jakiś inny. No, no trudno się mówi. Dobra. Powiedzmy, że do, do 20 fragów i zakończymy sobie odcineczek, ok? Dobra. Jesteśmy umówieni w takim razie na taki mały challenge. Dobra, jeden frag jest. Więc, oczywiście, dajcie znać w komentarzach pod filmem właśnie moje pytanie, odpowiedź na moje pytanie. Czy tam ogólnie, czy Wam się jeszcze również ten Halloween podoba, czy nie. Oczywiście, komentujcie czy odcinek jest fajny, czy nie. Piszcie w ogóle co tam chcecie, oprócz przekręć, nie? Po prostu piszcie, 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 łapku, łapkujcie, jeżeli Wam się odcinek podobał, i oglądajcie, no. Mam nadzieję, że to Wam chyba sprawia radość to oglądanie moje, co? Tych moich odcineczków, dobra, dobra, zabity kolejny. Gdzie są przeciwnicy? O, ktoś właśnie zjął zielonego. Prawdopodobnie jakiś gość po prawej stronie teraz kampi. A za chwilę zobaczymy, nie, nikogo tu nie ma. O, ty, tutaj ty kampisz, typie. Ach, dobra. Erpek, widzę, że ta sama broń, co my mamy, więc boczko. Niestety mieliśmy chyba już mało HP. Ale na cóż poradzić? No, nic się nie poradzi, prawda? Dobra, Pyk, dobra, jeszcze dwa fragi. Jeszcze trzy fragi i zakończymy za ten odcineczek. Mam już ponad 18 minut, więc akurat myślę, że do 20 raczej powinniśmy się zmieścić. Zobaczymy jak to jeszcze ogólnie będzie, ale myślę, że właśnie się zmieścimy. Dobra. Przeciwnicy, chip gdzie jesteście? O, dobra, jest przeciwnik, tylko że ja go nie trafię. Dobra, trafiony jeden. Niestety dostał w plecy, no ale no cóż, szczęście się tak zdarza. Dobra, jest kolejny że... Jest kolejny, no chodź ty tej gnoju, no chodź, cip, 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 o typ. ajdź. Tribom mnie zabił, 12 poziom jakiegoś tam, to co to jest w ogóle za broń? Czy to jest ten, eee, coś ala, Boże, jak to się nazywała ta broń z y, CS-a? Zapomniałem, nieważne. Okej, okay, czyli jeszcze w takim razie dwa fragi, zakończymy sobie ten odcineczek, pyk, pyk. Pyk, 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 dobra. Oczywiście będę dalej chodził na żółtych, bo myślę, że tam sobie pofraguję troszeczkę. I w sumie mam tam najbliżej, prawda? Bo do do, zielony, nie, do żółtych i do zielonych mam tak w sumie dość spoko drogę. Aczkolwiek, no z tego co widzę, to czerwonych również mam dużo krócej, ale no, 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 no nie zauważyłem wcześniej, no. Tak się człowiek skupił na gadaniu, że po prostu nie zauważył. Gdzie ma bliżej? No, no też się tak zdarza, prawda? Też się tak zdarza. Dobra, zabity? O jest, to jest mój. To był mój? Nie wiem, czy to był mój, czy nie. Okej, okay, ostatni frak i zakończymy sobie ten odcineczek. Bo już mam 20 minut. Szybko. Frak, frak, frak. Gdzie jesteście, moje fragi? Frak, 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 frak. frak. Dawać mi fraga, muszę zabić! Muszę zabić! Ja muszę zabić! A prosto, muszę na no. nie wytrzymam bez zabijania w blokadzie. Okej, okay, dobra, pyk, pyk, pyk. Ostatni frag, ostatni frag. Kto nim będzie? Kto nim będzie? to będzie moim ostatnim fragiem na ten moment? Dobra, tam jeden zginął, więc prawdopodobnie tam jest jakaś sniperka. Musimy również uważać na nią, pyk, pyk, pyk Skaczemy sobie jak zając, może nas nie trafią, może nas nie trafią Dobra, jest frag, dobra, proszę Państwa, w takim razie Tak jak już zapowiedziałem, 20, mamy 15 fragów I cóż, sobie, bo na tyle w tym odcinku w takim razie, ja się będę pomału, pomału z wami żegnał Ogólnie omówiliśmy sobie w tym odcinku tak poniekąd ten nowy update, który właśnie wyszedł do Blockade'a, mianowicie ten na Halloween poopowiadałem po, wam troszeczkę na temat właśnie tego update'u, troszeczkę sobie pograliśmy oczywiście na mapie battle, na trybie battle. No i co? To by było na tyle w tym odcinku, więc jeżeli się wam podobało, to zostawcie oczywiście tradycyjnie łapkę w górę, komentarze pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subskrybujcie na bieżąco z materiałami. Ja się będę z wami żegnał, do następnych odcinków i trzymajcie się, cześć, pa pa!